Cześć, witam. Książka zatytułowana Ból. Napisana przez współczesną izraelską pisarkę, która nazywa się Zeruja Szalef. Jest to jej... nigdy nie czytałam niczego Zeruji Szalef, ale po tym spotkaniu zrobię to na pewno, bo książka bardzo mi się podobała. Zacznę może od tajemniczego cytatu. To jest wypowiedź córki głównej bohaterki. Alma maca ręką, szukając telefonu w pościeli i jej spojrzenie pada na wyświetlacz. Dzwonił jakiś ból, mówi. Kto to? Przepraszam, że spojrzałam, to po prostu wpadło mi w oko. Odkąd ból ma numer telefonu? Właśnie, odkąd? Bohaterką tej powieści jest Iris, która ma 45 lat, męża i dwoje nastoletnich dzieci. Jedno z nich, córka, już się wyprowadziło, natomiast syn przygotowuje się do matury, ale już dostał wezwanie do wojska, bo jak wiemy, wszyscy młodzi ludzie w Izraelu, dziewczyny i chłopcy, muszą odsłużyć ileś lat, nie wiem, w izraelskiej armii. Natomiast Iris jest świetnie sytuowana, jest dyrektorką szkoły, sukcesy pedagogiczne są wspaniałe, ma męża i tak dalej, gdyby nie ból. To jest ból fizyczny, który dopada bohaterkę dosyć często, a ten ból fizyczny związany jest z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce 10 lat wcześniej. Otóż nasza bohaterka jest ofiarą ataku terrorystycznego. Kiedy odwiozła dzieci do szkoły i wracała do domu samochodem, wybuchł autobus pułapka i ona została ranna w czasie tego wybuchu, tego wydarzenia. To wydarzenie nieustannie się jej przypomina. Ogłuszyła ją niepotężna eksplozja, niemal wulkaniczny wyrzut materiału wybuchowego, śrub, gwoździ, wkrętów zmieszanych z trutką na szczury, by rany mocniej krwawiły, lecz inny dźwięk, bardziej dojmujący, potworniejszy, głosy dziesiątków pasażerów autobusu, którzy naraz żegnali się z życiem. Łkanie matek, które miały osierocić dzieci, krzyk młodziutkich dziewcząt, które nigdy nie miały dojrzeć, zawodzenie dzieci, które nigdy nie wrócą do domu. Ona była straszliwie poraniona, wycierpiała bardzo wiele, jest, jak sama mówi, w środku poskładana, poszywana, poskręcana, ale i ten ból bardzo często się odzywa. Są tutaj pokazane przez autorkę różne inne odmiany bólu, bólu po stracie. Ponieważ ona opłakuje nie tylko swoje ciało, które zostało ranne, ale również swoją miłość, którą straciła, gdy miała 16 lat. Był to Eitan, który się z nią rozstał i wtedy, jak mówi, zwierza się mężowi, leżała przez parę tygodni jak sparaliżowana. Nie ruszała się z łóżka. I oto, podczas kolejnego badania, kiedy ból znowu ją dopadł, lekarzem badającym okazuje się Eitan, a więc spotykają się po latach, a była to miłość naprawdę, naprawdę, naprawdę. No i cóż po latach? Czy powinni dać sobie drugą szansę? Czy powinni znowu być ze sobą? Czy można po raz drugi przeżywać to samo, a może nawet intensywniej? Iris mówi, miłość ma różne oblicza, kiedy koleżanka się z niej śmieje i mówi, że w ich wieku już nie można liczyć na uczucia. W tym czasie, kiedy Iris jest skupiona na tej nowej, swojej nowej starej miłości, rodzina się zaczyna rozpadać i syn mówi pyta matkę w sposób ironiczny i retorycznie, to co? Rodzina nam się rozpada. I to jest ta lampeczka, która zaczyna w mózgu Iris funkcjonować. Czy miłości nie myli z pożądaniem? Czy naprawdę to jest to? W każdym razie książka bardzo ciekawa, przedstawiająca kobietę w różnych rolach.
matki, żony, kochanki, dyrektorki, kobietę mającą wiele, wiele rozterek w sobie. Ale też w tej książce poznajemy Izrael, współczesny Izrael. Właśnie mowa jest o tym, jak młodzi ludzie idą do wojska i dlaczego, co tam przeżywają, jak się tam aklimatyzują, na przykład jak jej córka i co z tego wynika. Izrael będący, że tak powiem, czy też wspomnienia przedwojenne w rozmowach z jej matką się ujawniają. No wszystko, co tutaj autorka nam przekazuje, bardzo, bardzo mi się podobało. Jestem pod ogromnym wrażeniem, książkę Wam polecam i będę szukała innych książek tej izraelskiej autorki. Dziękuję, do zobaczenia.